Miał pan wielu, mówimy teraz o polskiej lidze, wielu takich charakterystycznych szkoleniowców. Lęczyk, Smuda, Michniewicz, Wójcik. Chciałem spytać o tego ostatniego, bo też się odniosę do tego, co przeczytałem w książce Szamotulskiego, który mówił, że na początku te odprawy Wójcika to robią wrażenie, ale potem każda wygląda tak samo, w stylu golić frajerów, golić frajerów, golić frajerów, wygramy, wygramy. Naprawdę już można po czasie tak ocenić, że to... Jak to jest z tym Januszem Wójcikiem? Czy on rzeczywiście takim mistrzem motywacji, czy jednak po czasie to już jest... Standard się taki robi z tych jego odpraw? Czy to jest... To wygląda tak właśnie. Początek, wiadomo, wrażenie ogromne, bo to trener reprezentacji olimpijskiej, gdzie zdobył medal, trener pierwszej reprezentacji. Nie ma co ukrywać, że motywatorem jest niezły, tak? Ale to właśnie jest, powiedzmy, też do czasu. Tak? No jeżeli tych motywacji duchowy, motywacyjne brzmią praktycznie zawsze podobnie czy tak samo, to w pewnym momencie już nie jest motywacyjne, tylko to jest standard i każdy sobie bierze to normalnie. To nie jest to jakiś tam wielki wyczyn. Tak? Jeżeli te rozmowy, że ten trener, motywator co chwilę by jakoś to rozwijał jeszcze bardziej, nowe pomysły miałby na to, żeby zmotywować, jak najbardziej. Jeżeli się mówi cały czas powiedzmy to samo, no to jest, może to się już, tak jak to mówię, chleb powszedni. Wkurza pana, że to, że w każdym wywiadzie każdy pyta pana o Arboledę, a nie o to, że strzeli pan tam sporo bramek w naszej lidze, grał w reprezentacji, tylko wszyscy się interesują, czy pan pobił tego Arboledę, czy nie, i pan się to musi tłumaczyć. Nie chcę, żeby pan to przytaczał, bo już to i czytałem, i oglądałem wywiady, ale że wszyscy po prostu szukają właśnie takich sensacji, coś ktoś kiedyś powie z szatni i od razu jest takie wyciąganie. Ale takie media też są teraz, nie ma co ukrywać. Najlepiej się sprzedaje sensacja, jak się coś... Ktoś mi ostatnio gdzieś powiedział coś, taką sytuację, że jeżeli Legia wygrywa, na przykład mówiąc teraz o Legii Warszawa, to ileś wejść na stron jest powiedzmy normalna, standardowa, tam powiedzmy ile zawsze. A jeżeli Legia przegra, to wejść i odsłon na stronie internetowej jest zdecydowanie więcej. Czyli tak jak kibiców, ludzi nie interesuje to, że ktoś wygra, bo to jest powiedzmy normalne, ale jeżeli przegra, jest sensacja, niespodzianka, no to wtedy wszyscy są bardzo ciekawi i szukają dziury w celu. Jakby pan mógł wymienić, czy w ogóle jest pan w stanie najlepszego piłkarza, z jakim był pan w zespole i jak najlepszego, przeciwko któremu pan kiedyś zagrał? O, teraz tak. No w zespole to na pewno jak... Może pan kilku jest. Jak grałem we Francji w Oksjaku, to mieliśmy naprawdę mocną drużynę, mocny zespół. Udało się awansować do Ligi Mistrzów, ja akurat później odszedłem. To uważam, że chyba zrobiłem błąd, bo mogłem jeszcze zostać trener Giru. Miałem jeszcze ważny kontrakt, chciał, żebym został, a ja zdecydowałem się na powrót do Polski. No nie miałem wtedy dużo szansy grania, bo w ataku właśnie był Dzibril Sissé, którego uważam, że wtedy był wyśmienity w tej formie. Przed tymi kontuzjami, które odniósł, to ma jeden z najlepszych napastników wtedy, myślę, że w Europie. O kilku zawodów był Filip Mekse z obrońca, którego było bardzo ciężko przejść, ja teraz w Milanie. A przeciwko któremu grałem? Nie ma takiego jednego zawodnika? No nie ma, no tak na szybko też trudno powiedzieć, no było kilku tych zawodników i tak... No zdarzało się na pewno. Tacy zawodnicy, którzy są, że tak powiem, top, no... Ja na przykład jako kibica zawsze zastanawia to, czy pan jakby był pan na miejscu Lewandowskiego, zdecydowałby się pan przejść z Borussii Dortmund do Bayernu Monachium, czyli do takiego największego jakby rywala w tej samej lidze? Rozumie pan takie przejścia, już nie mówię tylko Lewandowski, z Borussia, Bayern, Real, Barcelona, Milan, Inter. Wiedząc, że to wiadomo, że wiadomo, co z tego będzie, że będą problemy, kibice będą męczyć i tak dalej, a się, ale kasa w sumie no, bardzo wysoka to i tu jest. Kasa to raz, a druga sprawa, no jednak odnośnie teraz Roberta, no to Bayern nie patrzy, że jest teraz najlepszym drużyną nie tylko w Europie, ale i na świecie. Tak? Z szansę rozwoju, gdzie Robert się naprawdę dobrze rozwija, bo można powiedzieć, robi krok po kroku, gdzie zaczynał tutaj w Polsce trzecia liga, druga, ekstraklasa, Dortmund. No i teraz czas na jakieś większe wyzwania. Tak? No i ten klub, do którego poszedł, czyli Bayern Monachium, no daje mu taką szansę, żeby mógł
się dalej rozwijać i dalej być lepszym zawodnikiem. Tak, ale konkurencja w Bayernie większa, no ale w lidze łatwiej, bo to Bayern. A w teoretycznie słabszej Borussii to ten Bayern bili. Nie mówię o ostatnim sezonie, ale 2 lata temu na przykład. Czy nie, dla rozwoju nie lepiej jest dobry klub z innej półki? Jeżeli nie, po prostu nie rozumiem, jak się można rozwijać dalej, wojując tą samą ligę. W Bundesligze Lewandowski już praktycznie osiągnął wszystko. Z Borussią był w finale Ligi Mistrzów, więc no, wiadomo, że... Myślę, że bardziej to wygląda tak, że Bayern Monachium, jak nie zdobędzie mistrzostwa w kolejnych sezonach, rok po roku, no to będzie porażka, nie ma co ukrywać. Ich tylko będzie zadawalał po pierwsze miejsce. I ta liga niemiecka dla nich to jest coś takiego, taki standard. Dla nich coś ważniejszego, coś na czym się na pewno skupiają najbardziej, to jest Liga Mistrzów. I żeby to zrobić, to jest ich podstawowy cel. Liga jest niemiecka, może być potrzebna mi do tego, bo muszą grać w lidze, muszą ją wygrywać. A skupiać się będą tylko i wyłącznie, znaczy nie tylko i wyłącznie, ale przede wszystkim na tym, żeby zdobyć i wygrać Ligę Mistrzów. Wyobraża Pan sobie to, że piłkarze reprezentacji Polski mogliby w tej reprezentacji grać za darmo? Albo na przykład za konkretne wyniki otrzymywać pieniądze, bo to niektórych bulwersuje to, że jak na przykład była porównana ostatnio przy piłkarze ręczni, nie wiem, tydzień czy 2 tygodnie przed mistrzostwami, na których dobrze im poszło, nie mieli sponsora, zdecydowali, że jadą i grają za darmo. Wydaje się, że w Polsce piłkarze by chyba nie zdecydowali się na taki krok. Myślę, że by się zdecydowali, ale tylko nie znam takiej sytuacji, żeby zawodnicy obojętnie jakiej reprezentacji grali za darmo. Nie muszą to być jakieś pieniądze, powiedzmy, za sam występ. Bo cel na przykład osiągnięcie konkretnego wyniku jest wtedy premia taka, żeby wszystkich sobie wyjąć.